Rozwiążemy sobie teraz przykładowe zadanie z naszego portalu Khan Academy. Mamy tutaj pięć liczb w postaci takich wyrażeń wykładniczych. I teraz naszym zadaniem jest zakwalifikowanie każdej z tych liczb do jednej z trzech kategorii. I te trzy kategorie to są takie: liczby mniejsze od minus jedynki, liczby pomiędzy minus jedynką a zerem i liczby pomiędzy zerem a jedynką. No nie mamy kategorii liczb większych od jedynki, więc domyślamy się, że żadna z tych liczb nie będzie większa od jedynki. Jeżeli zadanie jest dobrze ułożone. No i zobaczymy. Tutaj musimy zaznaczyć odpowiednie pola dla każdej z tych liczb. Musimy wybrać jedno z tych trzech pól. Ja sobie tutaj skopiowałem na moją tablicę to zadanie i teraz powoli je przeanalizujemy. No to może zacznę od tego, że narysuję sobie oś liczbową, żeby lepiej widzieć, jakie są te kategorie. Czyli co tutaj mamy. Gdzieś będzie 0, gdzieś będzie 1 i gdzieś będzie minus 1. No, i mamy jedną kategorię, to są liczby mniejsze od minus 1, czyli to będzie taki przedział. Później mamy następną kategorię, to są liczby pomiędzy minus jedynką a zerem, to powiedzmy, że na pomarańczowo zaznaczę tutaj. No i wezmę jeszcze jakiś inny kolor, nie wiem, na przykład ten. I będziemy mieli liczby od 0 do 1, czyli to będzie ten przedział. No i teraz dla każdej z tych liczb. Zastanowimy się, do którego przedziału nam należy. Weźmy po kolei. Zacznijmy od 9 do minus 2. Jak widzę ujemny wykładnik, to od razu pierwsze skojarzenie, jakie mam, to jest, że muszę wziąć odwrotność. Tak jak w kilku poprzednich filmach próbowałem to uzasadniać. Jak mamy 9 do minus 2, to to jest to samo co 1 przez 9 do 2. No, a 9 do drugiej to ile to jest? No to akurat z tabliczki mnożenia wiemy, że to jest 81, ale gdyby tutaj był większy wykładnik, na przykład minus 3 czy minus 5, no to nie musielibyśmy nawet podnosić tej liczby do, do tego wykładnika. Wiemy tylko, że to jest dosyć duża liczba w porównaniu z jedynką i ona jest w mianowniku. Czyli widzimy, że ten ułamek 1 przez 9 do drugiej, po pierwsze on jest dodatni. Tutaj nie mamy minusa. Był minus w wykładniku, ale minus w wykładniku oznacza, że bierzemy odwrotność. Czyli ta liczba jest dodatnia. No a co do wartości, jest oczywiście mniejsza od jedynki, bo tu mamy 1 przez jakąś dużą liczbę, w tym wypadku 81. Czyli ta liczba, to ona wyląduje na osi liczbowej gdzieś tutaj. Blisko zera, ale na prawo od zera. Czyli dla tej liczby, prawidłową odpowiedzią będzie ten przedział. Tutaj będziemy musieli zaznaczyć później w polu odpowiedzi. No dobrze, weźmy następną liczbę. Następna, czyli minus 9 do potęgi siódmej no to tutaj skorzystamy z takiej własności potęgowania, że jak mam iloczyn dwóch liczb, minus 1 razy 9, to jest to, co tutaj mam w nawiasie i to podnoszę do siódmej, to to jest to samo, co minus 1 do siódmej razy 9 do siódmej. Ja to uzasadniałem w jednym z poprzednich filmów. To po prostu wynika z przemienności mnożenia. Jak to 7 razy wymnożę minus 1 i 9, no to mogę... Te czynniki zebrać razem. 7 minus 1 i 7 dziewiątek zebrać oddzielnie i napisać to w ten sposób. Na minus 1 do potęgi 7 to będzie po prostu minus 1, bo mamy nieparzystą liczbę minus 1 pomnożonych przez siebie. A dwie minus 1 dają zawsze plus 1, więc 1 zostanie bez pary. Będziemy mieli minus 1 razy 9 do 7, czyli to jest po prostu minus 9 do potęgi 7. Czyli ta liczba jest ujemna. A co do wartości bezwzględnej jest bardzo duża, bo to jest 9 do 7. 9 do 7 to jest bardzo duża liczba, ale jest z minusem, czyli widzimy, że ta liczba na pewno będzie na lewo od minus jedynki. Czyli ta liczba będzie gdzieś tutaj w tym przedziale, czyli prawdowa odpowiedź będzie ta. No dobrze. Następna liczba. Powiedzmy, że tutaj na dole będę dalej to robił, czyli minus 9 do potęgi minus drugiej. Mamy minus i przy podstawie, i minus w wykładniku. Ale no jak mam minus w wykładniku, no to tak jak mówiłem, to muszę wziąć odwrotność, czyli 1 przez minus 9, ale do potęgi już teraz dodatniej, do potęgi drugiej. Zamieniłem ten minus na odwrotność. Czyli mam coś takiego. No i teraz znowu skorzystam z tej własności, z której skorzystałem tutaj. Napiszę, że to jest minus 1 do drugiej razy 9 do drugiej. No a minus 1 do potęgi drugiej. To jest po prostu 1, bo minus 1 razy minus 1 to jest 1, czyli to będzie 1 przez 9 do potęgi drugiej. A więc widzimy, że ta liczba jest po pierwsze dodatnia, a po drugie znowu będzie mniejsza od jedynki. Zresztą to jest dokładnie ten sam wynik, co mieliśmy tutaj, w tym pierwszym przypadku, czyli ta liczba wyląduje dokładnie w tym samym miejscu tutaj. Więc tutaj znowu odpowiedź będzie, że to jest pomiędzy 0 a 1, ta liczba. No dobrze, co tam mamy dalej? Weźmy teraz tę liczbę, czyli minus 9 do potęgi minus 3. No bardzo podobne zadanie do tego poprzedniego. Znowu mamy dwa minusy i w podstawie i w wykładniku. No więc ten minus w wykładniku zinterpretujemy znowu w ten sposób, że to jest minus 9 w mianowniku do potęgi trzeciej, czyli ten minus zamieniliśmy na odwrotność. No i teraz mamy w mianowniku minus 1 do 3 razy 9 do 3. No dobrze, a minus 1 do potęgi 3 to będzie minus 1, dlatego że 2 minus 1 pomnożone dadzą 1 i zostanie jeszcze 1 minus 1 bez pary. Jak mamy nieparzysty wykładnik, minus 1 do nieparzystego wykładnika, no to będzie po prostu minus. Znaczy, mogę napisać po prostu przed wszystkim minus, że to będzie minus 1 przez 9 do 3. Czyli tym razem ta liczba, która tutaj wyszła, jest ujemna, a co do wartości bezwzględnej będzie mniejsza od jedynki. No mamy 1 przez 9 do 3. 9 do 3 to będzie jakaś bardzo duża liczba, bo to jest 80 jeszcze razy 9. Więc to jest bardzo duża liczba, dużo większa od jedynki, więc ten ułamek będzie bardzo małą liczbą co do wartości bezwzględnej. No ale jest ujemna, więc będzie na lewo od zera, czyli ta liczba znajdzie się na osi liczbowej gdzieś tutaj. Blisko zera, ale po lewej jego stronie. Czyli znajdzie się w tym przedziale pomiędzy minus jedynką a 0. Pierwszy raz mamy liczbę z takiego przedziału. No i ostatni przykład. Może tutaj sobie to napiszę. Minus 9 do potęgi trzeciej. Czyli to będzie minus 1 do trzeciej. Znowu korzystam z tej własności razy 9 do trzeciej. No a minus 1 do trzeciej to po prostu minus 1, czyli to będzie minus. 9 do potęgi trzeciej. Czyli mamy liczbę ujemną. Co do wartości bezwzględnej bardzo dużo, no bo 9 do trzeciej to jest bardzo duża liczba. Czyli ona będzie na pewno na lewo od minus jedynki. Czyli ta liczba, może tak to narysujemy, znajdzie się gdzieś w tym przedziale. Czyli to będzie ten przedział. No to teraz wracając do Naszego formularza. Możemy wypełnić. Spróbuję zapamiętać, jak to tutaj było zaznaczone. Czyli tak. Było tutaj, tutaj, tutaj. I jeszcze. Tak, i tak. Tutaj mieliśmy 9 do minus 2, czyli liczbę dodatnią, ale bardzo małą co do wartości bezwzględnej, czyli między 0 a 1. Tutaj było minus 9 do 7. Do nieparzystej potęgi, czyli na pewno będzie to liczba ujemna i bardzo duża co do wartości bezwzględnej, bo to będzie minus 9 do potęgi 7, czyli się zgadza. Tutaj mamy minus 9 do minus 2, czyli będę miał odwrotność tego, to będzie 9 do drugiej w mianowniku i właśnie będzie to liczba dodatnia, dlatego że mamy parzystą potęgę. Minus do parzystej potęgi da nam plus, czyli tutaj się zgadza. Minus 9 do minus 3. Potęga jest nieparzysta, więc ta liczba będzie ujemna. No i będę miał 9 w mianowniku, 9 do 3 w mianowniku, czyli będzie na pewno co do wartości bezwzględnej mniejsza od 1, to się zgadza. No i tutaj minus 9 do potęgi 3 to będzie liczba ujemna i bardzo duża co do wartości bezwzględnej, czyli rzeczywiście na lewo od minus 1. Sprawdźmy, czy się zgadza. Tak, rozwiązaliśmy dobrze. Zachęcam do samodzielnego rozwiązywania tych zadań i do rejestracji na naszym portalu.